en présence des anges. Pour toi je veux chanter, Seigneur, face aux anges, je psalme dirai, je rends grâce à ton nom. Pour toi, je psalme dirai. Pan Bóg daje nam słowo jako kontynuację. Słowo pierwszego czytania, kontynuację z proroka Ezechiela, kiedy już tak bez ogródek, bardzo jasno, Pan Bóg mówi coś, w co nie chcieli uwierzyć, a w końcu co się stało, że Jerozolima zostanie zburzona, że przychodzi nieszczęście. Ale jak jest zapowiedziane zaraz na początku, że mają oczy i nie widzą, mają uszy i nie słyszą. Prorok jest zobligowany przez Pana Boga, żeby robić te znaki prorockie, wyjścia, wzięcia tobołków jak zesłaniec, żeby zrobić wyłom w murze, przejść przez ten wyłom. I dla Izraelitów to się wydaje się idiotyzmem. Przecież Jerozolima jest miastem pańskim, przecież Jerozolima ma mocne mury. Przecież Jerozolimie się nic nie stanie, jest tam świątynia. Pan Bóg walczy o swój lud, a są totalnie ślepi. Totalnie ślepi. Świadkiem tego jest między innymi król Sedecjasz, ustanowiony wcześniej przez Babilończyków królem, po tym jak ich właściwie król Jehoiakim został zabrany do Babilonii po raz pierwszy. I ten Sedecjasz w pewnym momencie się zbuntuje się przeciw Asyrii. I dokładnie to słowo, dokładnie to wydarzenie, które mógł oglądać w Ezechielu, spełni się na nim. Bo to on w pewnym momencie zrobi tak, że po oblężeniu, w czasie oblężenia, które nastąpi na skutek jego buntu, kiedy już brakuje żywności, kiedy wydaje się, że sprawa jest już przegrana definitywnie, robi wyłom w murze miasta i ucieka razem ze swoimi przybocznymi. On to zrobił. Następstwo było straszne, ponieważ Asyryjczycy go wytropili, pogonili za nim, dopadli go na stepach Jerycha, a więc nie za daleko uciekł, jakieś 30 kilometrów. Przyprowadzili go do króla babilońskiego. Wyrżnęli na jego oczach jego dzieci, jego synów. Następnie wyłupili mu oczy. Ostatnia scena, która miała mu zostać do końca życia, to była śmierć jego dzieci. Okrutne. Okrutne, ale prawdziwe. Ponieważ zlekceważył proroka, ponieważ zlekceważył Słowo Boże, to słowo się na nim wypełniło. Jak ważne jest, żeby słuchać słowa, jak ważne jest, żeby mieć to właściwe rozeznanie, czego Pan Bóg chce. Bo Ezechiel mówił do Sedecjasza, mówili inni prorocy, Jeremiasz, to są te same czasy. Izraelici są głusi. Musi przyjść tragedia, katastrofa totalna, żeby zrozumieli, prorok ma rację. Ale też przy tej okazji przypomina mi się następne wydarzenie, które się dokonało 6 wieków później, kiedy po raz drugi Jerozolima została zburzona i świątynia, już ta druga, legła w gruzach i już nigdy nie została odbudowana do naszych czasów. Kiedy Jerozolima została otoczona przez Rzymian, przez 2 lata się bronili, aż w końcu upadła, to jest jeden człowiek, nazywa się Johanan ben Zakkai, uczony żydowski, uczony w prawie, który jest przeciwny obronie.
i chce wyjść poza mury miasta. Mówi, ta obrona nie ma sensu, skończy się źle. I nie ma tej możliwości, ponieważ Izraelici, którzy opanowali miasto, nie pozwalają nikomu wyjść. I ten Jochanan ben Zakkai użył fortelu, ponieważ tylko była taka umowa z Rzymianami, że mogą wyprowadzać trupy tych, którzy giną w mieście, mogą ich grzebać poza murami miasta. Więc ten Jochanan każe siebie zapakować w trumnę i wynieść poza miasto jako umarłego. Tam wychodzi z tej trumny, idzie do tego, który oblega, do Wespazjana, dowódcy wojsk rzymskich, i proponuje co? Proponuje, żeby mógł założyć, iść do miasta i innego miasta i założyć szkołę czytania Pisma Świętego. I tak się dzieje. Idzie do Jabne, to jest taka miejscowość, gdzie zakłada szkołę biblijną. I okazuje się, że ten Jochanan miał rację. Jerozolima dwa lata później upada. Jest totalne zniszczenie. W końcu staje się miastem rzymskim, gdzie Żydzi pod groźbą śmierci mają zakaz wejścia do świątyni, do tego miasta. Świątynia zostaje totalnie zburzona. Ale powstaje ta szkoła w Jabne. Ta szkoła, dzięki której my też skorzystaliśmy, ponieważ właśnie tam zostaje ustalony kanon Pisma Świętego, żydowski, do którego my dołożymy jeszcze księgi greckie, których oni nie uznali i do których dołożymy potem też Nowy Testament. To jest nasze Pismo Święte. Między innymi temu człowiekowi zawdzięczamy kanon Pisma Świętego, zręby tego kanonu, na którym również myśmy się oparli. I to jest jak gdyby, są dwa obrazy, że można się bronić w sposób głupi jak sedecjasz, a w końcu bronić tego własnego życia, być ślepym na to, co się dzieje, ślepym na proroctwa, ślepym na Słowo Boże, a w końcu być oślepionym totalnie, również w ten sposób fizyczny. A można mieć ten wzrok duchowy, jak miał ten Jochanan. Przewidywać sytuację. Oprzeć swoje życie na Słowie i wygrać to życie. Na początku wydawało się, że był zdrajcą. Do dzisiaj jest uważany za jednego z największych rabinów żydowskich. Miał wzrok przenikliwy, widział do przodu. Widział nie tylko na najbliższe lata, widział na setki lat do przodu. Uczynił coś, co daje życie wielu ludziom do dzisiaj. I to jest też to słowo, które do nas przychodzi jako pewien obraz, na czym my budujemy, na ile my widzimy, na ile my mamy właśnie ten wzrok przenikliwy, na ile my dajemy sobie nasze życie też oświetlić Słowem Bożym. Bo dzisiaj przychodzi bardzo jasne, ale i mocne słowo Ewangelii. Słowo przebaczenia. Słowo, które niestety też pokazuje, że może być totalnie ślepym, jak ślepym jest ten pierwszy winowajca wobec Pana. Totalnie ślepy. I to słowo przychodzi do nas też, myślę, że w takiej okrutnej scenerii, ale też bardzo poważnej scenerii, żeby nas pytać, na ile my mamy rzeczywiście ten wzrok w nasze życie, na ile my widzimy, ile Pan Bóg nam przebaczył, na ile my się czujemy zobligowani do tego, żeby przebaczać innym, że to jest to coś, co może stworzyć życie. Że nie bronienie tych murów, jak sedecjasz, nie, że teraz obwarowani damy rady Babilończyków. To wszystko padło. I my często też robimy taką obronę naszych murów. Nie, nam się, my jesteśmy w porządku, to inni zawinili, nie chcemy przebaczać, próbujemy sytuację jakoś załagodzić, próbujemy sytuację jakoś osłodzić, że to nie jest tak źle, to nie ja, to ktoś. Na ile mamy to słowo życia,
sześciodajny, na ile mamy ten wzrok wiary, na ile mamy ucho otwarte dzisiaj na Ewangelię, żeby wejść w przebaczenie. Żeby nie być tym głupim sługą, któremu tyle zostało przebaczone. Nam zostało co przebaczone? Krzyż Jezusa Chrystusa. On umarł za nasze grzechy. To jest cena naszego odkupienia. Tyle jesteśmy winni naszemu Panu, śmierć Jego Syna. A jak idioci bronimy naszych praw wobec innych, że nam się należy. Nie mamy sobie nic do zarzucenia. To nieprawda. Obyśmy mieli ten wzrok wiary, obyśmy mieli ucho otwarte. Oby te gesty, które są też wykonywane, te gesty prorockie, które w czasie tej mszy świętej też wykonujemy, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, nie były pustymi gestami, których nie widzimy i nie słyszymy. Ale bo to były te gesty głębokie, prawdziwe, które ratują nam życie.